Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł: bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i ofiaruj dar swój. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Sprawiedliwość większa. Być sprawiedliwym to znaczy wiernie przestrzegać prawa Bożego. Nasza sprawiedliwość ma być większa od sprawiedliwości uczonych w piśmie i faryzeuszów. W nich, podobnie również w nas, działają mechanizmy, które zmuszają nas do krętactwa, omijania prawa lub jego interpretacji na własną korzyść. Tak było w czasach Jezusa i tak jest również i dziś. Chociaż Bóg receptę na szczęście podaje nam jak na tacy. Często dajemy sobie wmówić, że Bóg próbuje nas oszukać, coś przed nami zataja. Szatan sugeruje nam, że są jakieś inne drogi do szczęścia, o wiele łatwiejsze od tej, którą proponuje nam Słowo Boże. Nie dajmy się wyprowadzić na manowce. Nie ma żadnej innej drogi, jak jedynie ta, którą wskazuje nam Bóg. Ta jest najlepsza, a nawet jedyna. Dzisiejsza dobra nowina wskazuje nam jeszcze jedną ważną zasadę. Prawa nie należy rozumieć literalnie, ale należy szukać zrozumienia jego ducha, aby pogłębić sens przepisów. Często zauważam, że bunt przeciwko prawu rodzi się z jego fałszywego lub niepełnego zrozumienia. Czasami wręcz z postawy wrogości wobec prawa, swego rodzaju anarchii, która w życiu duchowym może wypływać z poczucia ograniczenia mojej wolności. Prawo dane nam przez Boga jest po to, aby nas chronić, a nie aby nas pozbawiać wolności. Chcę przyjmować prawo Boże takie, jakie jest. Będę zawsze starał się zrozumieć jego głębszy sens. Pragnę, aby moja sprawiedliwość była większa niż tylko literalne podejście.